Siema, tajko za kanał Koza Sport. Wczoraj poznaliśmy 5 ikon, jakie oficjalnie pojawiły się na 100% w FIFA 18, ale także zaczęła krążyć po internecie informacja opublikowana przez Eurosport, jakoby to miała pojawić się i polska legenda w następnej FIFA. Oczywiście jest to coś bardziej na zasadzie plotki, ale ci, którzy piszą artykuł, tak delikatnie sugerują, że może coś być na rzeczy, dlatego ja w dzisiejszym materiale wybrałem 5 zawodników, którzy moim zdaniem mają największe szanse na zdobycie właśnie karty ikony FIFA 18, tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście wiecie, co robić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Po prawo, przyznam się, mam ściągę, bo mamy tutaj takich kozaków, że ich osiągnięcia nie zmieszczą mi się w głowie, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I słuchajcie, zaczynam od zawodnika, którego już raz proponowałem w zestawieniu koncepcyjnych legend, ikon, no ale nie można go pominąć w czymś takim, ponieważ moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny wybór, może jeden z dwóch najbardziej prawdopodobnych wyborów, czyli oczywiście Zbigniew Boniek. Na pewno spośród wymienianych zawodników jest to najbardziej utytułowany zawodnik na poziomie klubowym, międzynarodowym. Nie chodzi mi tutaj właśnie o kluby w Polsce, no ale przede wszystkim Serie A. Juventus i AS Roma. Jeśli chodzi o klub z Rzymu, zdobył tam Puchar Włoch, a jeśli chodzi o Juventus, no to zobaczcie tylko na to. Mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch, Puchar Europy, Super Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów. Tak więc naprawdę niewiarygodne sukcesy. Ponadto miał on trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki w 82 roku, co moim zdaniem stawia go najwyżej w klasyfikacji tego, kogo możemy zobaczyć w tej FIFA. Słuchajcie, jedyna rzecz, która odrobinę sprawia, że może nie do końca być on możliwy do zakontraktowania, to jego pozycja w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mianowicie chodzi mi o to, że jest on aktywnym działaczem piłkarskim. No i nie zdziwiłbym się, gdyby były jakieś przepisy, które nie pozwalają ludziom, którzy są związani właśnie, czy to z Narodowym Związkiem Piłki Nożnej, czy to z UEFA, czy to z FIFA, na tych szczeblach urzędniczych wiązać się właśnie z grą. Wątpię, żeby coś takiego było, ale z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli taki zapis. Tak czy siak, jeśli czegoś takiego nie ma, to na pewno ikona Zbigniewa Bońka to by było coś niesamowitego i moim zdaniem jest coś naprawdę bardzo prawdopodobnego. Zresztą tak samo prawdopodobny moim zdaniem jest drugi zawodnik na naszej liście, czyli Jerzy Dudek. Słuchajcie, wszyscy pamiętamy Dudek Dance, który nawet został elementami wprowadzony do FIFA. Te niesamowite parady w Lidze Mistrzów, jakimi właśnie popisywał się Polak, grający w Liverpoolu, grający potem w Realu Madryt, co jest niezwykle istotne. Oczywiście wcześniej święcił też triumfy w Eredivisie, będąc tam chociażby najlepszym bramkarzem w 99 i w 2000 roku i też był najlepszym zawodnikiem Eredivisie w 2000 roku. Co prawda nie sądzę, żeby te sukcesy przełożyły się na danie mu legendy, ale na pewno to, że grał w klubie królewskich, jest bardzo dużym atutem Polaka. No i oczywiście ta wspomniana przeze mnie wcześniej Liga Mistrzów. Warto wspomnieć, że jest on cały czas aktywny, jeśli chodzi o wszystkie kwestie marketingowe, czy to reklamy dla Carlsberga jakiegoś czasu, czy też pokazywanie się w telewizji, czy chociażby to, że jest zapraszany na takie mecze, jak odbywał się niedawno mecz Realu Madryt z Liverpoolem, gdzie to Polak zagrał raz w bramce Liverpoolu, raz Realu, jako że był uznany właśnie za legendę jednego i drugiego klubu w jakiś sposób. Oczywiście w Realu nie bronił już aż tyle, ale nadal jest szanowany w tym klubie. To wydają się być takie małe pierdoły, ale one mogą mieć naprawdę wpływ na przyznanie komuś takiej ikony. W zasadzie może nie przyznanie komuś ikony, ale zaproponowanie komuś takiego kontraktu, bo wydaje mi się, że na takiej zasadzie jest to zrobione. Dodatkowo FIFA bardzo mocno wiąże się ostatnio z Realem Madryt na właśnie to, że polski golkiper występował dla królewskich, może mieć tutaj niebagatelne znaczenie. Czas przejść do kolejnego zawodnika, no i tym graczem jest Lato. Były prezes Związku Piłki Nożnej, umówmy się, kariera prezesa raczej nie przysparza mu wielu przyjaciół, dlatego skupmy się na jego niewątpliwie świetnych występach, jeśli chodzi o karierę zawodnika. No i to, co jest najważniejsze, słuchajcie, to tu nie skupiamy się na karierze klubowej, bo ta na pewno nie wygląda tak okazale jak chociażby ta Zbigniewa Bońka, ale to, co jest naprawdę istotne, to jego osiągnięcia indywidualne, a przede wszystkim to, że był on królem strzelców Mistrzostw Świata w 1974 roku i to jest bardzo solidny argument, no bo jednak umówmy się, jeżeli jesteś królem strzelców imprezy, na której zajmujesz trzecie miejsce, czyli zdobywasz brązowy medal, no to już o czymś świadczy. Tak samo trzecie miejsce zdobyte jeszcze w 1982 roku, no i Igrzyska Olimpijskie, 72 i 76 rok. W ogóle jak to brzmi, słuchajcie, 72 do 82, co 2 lata mniej więcej zdobywane medale, to był świetny czas polskiej piłki, no i na pewno Grzegorz Lato w
wpisał się niesamowicie właśnie w ten okres. Dalej, jeśli chodzi o te indywidualne odznaczenia dla niego, to piłkarz roku, ale to są takie odznaczenia jak plebiscyt piłki nożnej. Jest jeszcze szóste miejsce w plebiscycie France Football dla najlepszego piłkarza Europy w 1974 roku. Ale kiedy porównujemy to chociażby z takim Bońkiem, jeśli chodzi o te indywidualne osiągnięcia, no to Lato wypada blado i moim zdaniem jest to bardzo mało prawdopodobny zawodnik do dostania ikony, do zostania ikoną FIFA 18. Zresztą tak samo jak kolejni gracze, ale moim zdaniem warci oni są wyróżnienia, bo nie zdziwiłbym się, gdyby któryś z nich jednak się załapał. No i kolejnym graczem jest Włodzimierz Lubański, słuchajcie, król strzelców ekstraklasy. W roku 66, 67, 68, 69 to wygląda naprawdę niesamowicie, ale myślę, że to raczej nie przemawia do wyobraźni kogokolwiek, kto jest spoza polskiej ligi, bo po prostu umówmy się, to jest polska liga i tu będą bardziej liczyły się sukcesy międzynarodowe i kimś i takim sukcesem i takim odznaczeniem moim zdaniem przede wszystkim indywidualnym jest wyróżnienie dla najlepszego piłkarza 50-lecia UEFA w 2003 roku. Dla najlepszego polskiego piłkarza 50-lecia, oczywiście nie ogólnie, bo to by było chyba trochę przesadzone jednak, ale dla najlepszego polskiego piłkarza 50-lecia i to jest bardzo duże wyróżnienie, kiedy zauważa cię międzynarodowa organizacja, europejska organizacja, myślę, że to może być brane pod uwagę i to może być jedną z tych rzeczy, które by zaważyły o tym, jeżeli Lubański miałby dostać ikonę, aczkolwiek no nie ukrywam, że no nie wydaje mi się, żeby było to prawdopodobne. Mistrzostwo Olimpijskie w 72 roku, ale to jest jeden z tych zawodników, których my znamy jako Polacy, ale oni na zachodzie aż tak bardzo no nie istnieją w świadomości. No i to tyczy się ostatniego wyboru na naszej liście, czyli Kazimierza Dejny. I to jest legenda, czy ikona, przepraszam, którą bardzo często proponujecie, kiedy pytam się, kto powinien dostać, czy widzę komentarze tego typu. Dla nas Polaków jest to wielki zawodnik, nie ma co się oszukiwać, ale wydaje mi się, że mimo tego wszystkiego, mimo że my chyba uznajemy go za jednego z najlepszych w historii, patrząc na tych graczy, którzy skończyli kariery, to jest bardzo mało prawdopodobne, aby on dostał tego typu kartę. Oczywiście osiągnięcia indywidualne są naprawdę niesamowite. Półfinał Pucharu Europy w barwach Legii Warszawa, ćwierćfinalista Pucharu Europy w barwach Legii Warszawa. Dalej mamy Mistrzostwo Olimpijskie w 72 roku i tam został królem strzelców z 9 bramkami. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w 74, wicemistrz olimpijski w 76, więc to są naprawdę niesamowite osiągnięcia. Jednak kiedy spojrzymy na to indywidualnie chociażby, no to tu moim zdaniem troszeczkę brakuje. Laureat plebiscytu France Football dla najlepszego piłkarza Europy w 72 roku i tam był na miejscu szóstym. Tak samo w 73 roku szóste miejsce. Laureat plebiscytu France Football po raz kolejny miejsce trzecie. Brązowa piłka od magazynu Kicker dla trzeciego piłkarza świata. Trzeci piłkarz mistrzostw świata obok Beckenbauera i Cruyffa. To są duże osiągnięcia, ale moim zdaniem to może odrobinę nie wystarczyć. Z uwagi na to, że no, z wiadomych przyczyn o tym zawodniku się już nie słyszy w obecnych czasach. I to jest moment, znaczy i to jest powód, dla którego taki Boniek czy Jerzy Dudek mają większe szanse. I nie mówię tutaj, czy byli lepszymi piłkarzami, czy nie. Nie zrozumcie mnie źle. Tu oceniałem to, kto moim zdaniem ma szansę na ikonę. No i to jest moich 5 faworytów. Jeśli rzeczywiście polska ikona ma pojawić się w FIFA 18, to będzie to jeden z tych zawodników. Chyba że jej zaskoczy nas jakoś. No nie wiem, kim mogą nas zaskoczyć, bo Wawrzyniak jeszcze nie zakończył kariery. No ale słuchajcie, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, mam nadzieję, że takie typy wam się podobały. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Czekam oczywiście na wasze komentarze na dole. Jednak pamiętajcie, że to muszą być zawodnicy, którzy znaczą coś na arenie międzynarodowej, bo z całym szacunkiem, kiedy widziałem propozycje, na przykład, no nie wiem, Broszka albo Olisadebe, ja nie mówię, że to nie są zawodnicy warci szacunku, ale no chyba sami rozumiecie, słuchajcie. To by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!